Bardzo serdecznie z tej strony Whiteshowy, a dzisiaj jest ze mną gość specjalny. Aha. Ej. Cześć. No i dzisiaj nagrywamy drugą część Turbo Kozaka. Ta konkurencja będzie polegała na tym, jak w poprzednim Turbo Kozaku, że uderzamy w te poprzeczki, tam jest poprzeczka, nie? Powiedzieć jednej rzeczy, słuchajcie. Strzelamy cały czas tej samej pozycji. Gracias, señorita. Ostatnio tak samo zaczęliśmy od poprzeczek Turbo Kozaka. No to teraz zakończmy pierwszą konkurencję, ostatnią poprzeczkę. Konkurencja sam na sam. Ho! Pamiętam, miał być 20 lajków, jest 3/4 tego, ale teraz nie będę żulił o lajki, zostawcie ile chcecie, to mu trafię. Iść po piłkę, bo wybił. Nasza piłka musi się kręcić jak licznik od wody, żeby wkręcić się aż do bramki. Ender, zaczyna. Zobaczcie, co robi Ender. Jak on to trafi, to mu zaliczam. I kolejna konkurencja będzie polegała na karnych w ciemno. Niestety nie mamy się czym zawiązać, więc... Przepraszam, muszę to zrobić, rozbieram się na odcinku. Bum. I zrobimy sobie tak, jakoś. Za chwilę zobaczycie, jak to będzie wyglądać. Ender! Nie! Nie, zostaw! Jeżeli Ender mnie strzeluje, to biję go na odcinku. Nie trafiłeś! O Boże! This is Sparta! Yeah.
teraz tradycyjne kręciołeczki 15 razy wokół piłki i strzał. Dobra, zaczynamy. Tyle, jak widzicie, Ender już umiera. Ender, kogo chcesz zobaczyć w kolejnym odcinku? Pronoisera. Także Pronoiser, szykuj się. Ender, zobaczymy, kto wygrał. Jak coś, to wykonasz albo ja, albo ty challenge. Ale jaki? Coca-Cola challenge. No wypierdolę. Coca-Cola Adventist challenge.